Pumeksu. Pumeks jest ważnym urządzeniem, zwłaszcza jeśli ktoś chodzi w sandałach. Po prostu naskórek rogowacieje. Doskonale to znamy. Jeśli człowiek nie stosuje tej codziennej higieny, to ten naskórek bardzo zrogowacieje. Dzisiaj pojawia się obraz zrogowaciałego serca. Tak dosłownie tłumacząc te słowa Jezusa. Zrogowaciałe serce. Można, jeśli nie dba się o codzienną higienę swojego serca, które Biblia rozumie jako sposób otwarcia na świat, sposób myślenia, sposób przeżywania całej rzeczywistości. Jeśli nie używasz pumeksu, takiej codziennej higieny, rachunku sumienia, zobaczenia, gdzie coś się w tobie zatwardza, gdzie coś w tobie staje się niewrażliwe. Bez codziennego oddawania takiej szorstkiej higienie prawdy widzianej w oczach Boga, prawdy o mnie, może nam zrogowacić serce. Dlatego warto sięgać po tę codzienną porcję szczerości, prawdy, nawet jeśli ona troszeczkę zaboli, żeby mieć serce, które bije mocnym, żywym pulsem prawdy.